Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich z nami. Dzień dobry, panie rzeczniku. Dzień dobry panie. panie autorze, dzień dobry Państwu. Widzieliśmy dziś rano wspólnie z widzami fragment kampanii, która wyraźnie się panu nie spodobała. Kampanii, która miała w zamyśle zachęcić ludzi, żeby poszli i zagłosowali, ale w opinii niektórych, także pana, to jest drwina z osób, które mają problemy psychiczne. Naprawdę? Aż tak? Aż tak. Od wielu lat różne środowiska apelują o to, aby dbać o. Nie stygmatyzowanie osób dotkniętych kryzysem zdrowia psychicznego. To jest i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, i Fundacja Helsińska, i moja poprzedniczka, pani profesor Lipowicz, ja także. Na różne sposoby staramy się mówić o tym, że nie warto używać słów z zakresu zdrowia psychicznego do oceniania przeciwników politycznych, do komentowania rzeczywistości, a tym bardziej do, można powiedzieć, w tym mhm. przypadku zachęcania do pójścia do wyborów. Argumenty do... tej drugiej strony, która mówi, no daj spokój, nie raz powiedziałeś na, 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 na podwórku do kogoś, ty świrusie albo świr, raczej świr czytaj freak, ale nie drwimy tutaj z nikogo, nie przekonują pana. Nie, znaczy ja zdaję sobie sprawę z tego, że tego typu nie. słowa są używane w języku powszechnym, codziennym. Natomiast tutaj mamy do czynienia z akcją publiczną. Akcją, która jest adresowana do wszystkich członków społeczeństwa. Jeżeli ja czytam później stanowiska, czy to organizacji pacjenckich, o tym, że oni się czują poniżeni używaniem tego typu słów, że to jest drwina z ich choroby, że oni byli kilka razy w szpitalu psychiatrycznym i czują się także odpowiedzialni nie za siebie, ale za swoich współbraci w chorobie, żeby tego typu języka nie używać, to powinniśmy się jednak zastanowić. Powinniśmy się zastanowić, czy to jest potrzebne, ale też myślę, że ta cała dyskusja pokazuje, mhm. jakim, jaką mamy lekcję do odrobienia w Polsce. Bo e, nawet jak spojrzałem tutaj na raporty, które przygotowaliśmy, był taki raport przygotowany przez panią profesor Lipowicz jeszcze mhm. e, z takim świetnym artykułem doktora Świtaja, który sugeruje, że żeby walczyć z taką stygmatyzacją, trzeba by przeprowadzić w ogóle całą wielką kampanię na temat e, chorób e, psychicznych. Mhm. E, w Wielkiej Brytanii taka kampania była przeprowadzona, kosztowała 20 milionów funtów, gdzie tłumaczy gdzie e, Eksperci tłumaczyli, jakie to są choroby, na czym polegają, że nie należy właśnie ludzi dyskryminować, że są oni członkami naszego społeczeństwa. Szczególnie, że cała ta dyskusja wokół tego klipu sprawiła, że. To źle zabrzmi, ale już nie będę szukał innego sformułowania. Miał Pan okazję pokazać, że problem choroby psychicznej w Polsce dzisiaj to jest bardzo bagatelizowana sprawa? Absolutnie tak, no bo przecież na przykład poprzedni Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego w zasadzie nie został zrealizowany hmm. i bardzo mocno wykazał to NIK. Obecny jest lepiej realizowany, jest realizowany tak zwany program pilotażowy, czyli chodzi o to, żeby odejść od tych wielkich szpitali psychiatrycznych na rzecz tak zwanej psychiatrii środowiskowej, hmm. czyli takiej, że jeżeli mamy osobę w naszym Środowisku, rodzinie, która choruje psychicznie, to żeby ją otoczyć wsparciem. Mm -hmm. I teraz dlaczego to jest istotne? Ponieważ jeżeli idziemy w kierunku tej psychiatrii środowiskowej, a teraz taki program pilotażowy realizujemy, to stykamy się częściej. Nie, od, nie izolujemy takich osób, nie oddzielamy mm -hmm. ich od społeczeństwa, tylko mamy z nimi codzienną styczność. A to też, co ciekawe, przeciwdziała właśnie stygmatyzacji. Mamy większą wrażliwość na to, że to jest coś normalnego, że w społeczeństwie choroby występują i że coraz większy odsetek społeczeństwa doświadcza takich chorób. Dzisiaj otwierając politykę, widząc mleczkę, który rysuje zakład psychiatryczny i okrzyki Jarosław Jarosław, co mamy robić myśleć, żeby i zrozumieć satyrę, i nie obrażać nikogo. No to jest oczywiście wielki problem, tak, no bo satyra ma to do siebie, że korzysta z dalej idących środków wyrazu, i ja zdaję sobie sprawę z tego, że jest tak bardzo płynna granica między mm -hmm. tym, co jest tak zwaną wolnością artystyczną, a tym, co jest, co jest satyrą, i też nie jestem, można powiedzieć, w stanie nawet apelować do artystów: słuchajcie, powstrzymajcie się, mm -hmm. no bo też nie mogę wkraczać w ich przestrzeń wolności artystycznej. Raczej chciałbym budować taki pozytywny komunikat. Jeżeli już jesteśmy na tym etapie, że w ogóle dyskutujemy, że zauważamy problem, to zastanówmy się, jak możemy to przekształcić w to dobro wspólne, czyli w rozwiązanie problemów polskiej psychiatrii. Zarówno dla dorosłych, jak i szczególnie dla dzieci. To prawda, szczególnie dla dzieci. Natomiast jestem dzisiaj po rozmowie i z szefową dużej organizacji prywatnej służby zdrowia, i ze strajkującymi fizjoterapeutami. Ci, którzy pewnie zajmują się osobami chorobami psychicznymi w Polsce, też powiedzą, że potrzebujemy na to więcej pieniędzy, ten problem dzisiaj gdzie leży? W kasie? To nie jest tylko i wyłącznie problem pieniędzy, no bo jeżeli ta akcja spotkała się, mm -hmm. można powiedzieć, z dużą też akceptacją, tak? I mówię, co za problem, tak. o, co, o co chodzi, dlaczego że my nawet nie wiedzieliśmy, prawda? to mm -hmm. był, wydaje mi się, że była bardzo ciekawa jest ta wypowiedź Wojciecha On mówił, gdybym wiedział, że to kogoś urazi, to przecież jest zupełnie jest. inaczej. Zresztą bym to, nagrał, zresztą wersji, nagrał tak. kolejny klip, to pokazuje, że brakowało świadomości, brakowało takiej właśnie świadomości, żeby na przykład się spytać eksperta, mm -hmm. zadzwonić, tak? czy to będzie OK? Tak? czy może nie przesadzamy, czy nie powinniśmy wybrać innego słowa zamiast tego słowa, które było jest tyle razy powtarzane. A skoro brakuje świadomości i to też można powiedzieć w elitach, mhm. to znaczy, że nam potrzebna jest ogólnospołeczna akcja edukacyjna, czyli przejście przez proces, przez który przechodziły inne mhm. państwa, które też miały tego typu problemy. Czyli nie kpimy, ale rozumiemy. Nie mhm. kpimy, ale staramy się pomóc. I, i, I też staramy się ograniczać używanie słów. To jeszcze może pokażę mhm. ten raport. To jest raport przygotowany przez Kulturę Liberalną na zlecenie rzecznika. Polska prasa o osobach z zaburzeniami psychicznymi z bardzo mm. ciekawymi cytatami, na przykład dobrze, że Andrzej Duda zerwał z autyzmem PiS, albo y, festiwal paranoi, obóz maniakalny, prawda? Mamy taką mm -hmm. wielką tendencję, żeby w komentarzach mm -hmm. używać tego typu słów i to z jednej i mm -hmm. z drugiej strony sceny politycznej. Naprawdę to nie służy y, zwalczaniu y, problemu, jakim mam, kryzys, jaki mamy, czyli kryzys zdrowia psychicznego. Swoją drogą, teraz, kiedy ta kampania tak, a nie inaczej się rozlała, rozlewa i w którymś momencie zakończy, myślę, że paradoksalnie można by ją wykorzystać do tego, żeby uruchomić kolejną, tą, o której mówiliśmy. Tak, i tutaj myślę, że powinna się pojawić deklaracja ze strony wszystkich mm. przedstawicieli e, ważnych sił politycznych, że tak, jesteśmy mm. za tym, żeby skończyć ze stygmatyzowaniem, że e, chcielibyśmy uruchomić takie właśnie kampanie, jak chociażby na wzór tej brytyjskiej, która się nazywała Time to Change. Kosztowała trochę, ale e, polegała na akcjach edukacyjnych kierowanych zarówno do młodzieży, jak i do dorosłych, na kampaniach billboardowych i naprawdę to wszystkim osobom, które doświadczają kryzysu zdrowia psychicznego pomoże. Co więcej, każdy z nas takiego kryzysu może doświadczyć, prawda? No, z depresją, ile osób mm -hmm. ma w Polsce problem. A to tak też prawda. przecież jest kryzys zdrowia psychicznego. Doktor Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich. Dziękuję za spotkanie i rozmowę do opinii Bartosz Węglarczyk i Andrzej Rozenek.